Czytanie z Księgi Mądrości. Śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się z zagłady żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to, aby było, i byty tego świata niosą zdrowie. Nie ma w nich śmiercionośnego jadu, ani władania odchłani na tej ziemi, bo sprawiedliwość jest nieśmiertelna. Do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem swej własnej wieczności a śmierć weszła w świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą.